Tadeusz Tomaszewski, Lewica. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, chciałbym zapytać o trzy sprawy. Mianowicie na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy dostępna jest na urządzeniu mobilnym użytkownika aplikacji M-Obywatel dane osoby, które przybyły po 24 lutego 2022 roku. Jak to się sprawdziło, jak to funkcjonuje, jeśli chodzi o funkcję usługi dia.pl? Drugie pytanie dotyczy stanu prac nad informatyzacją usług administracji publicznej. Chodzi o to, żeby można było w jednym miejscu pozałatwiać wszystkie sprawy urzędowe, mianowicie takie zapowiedzi, jak takie funkcje jak powiadomienia, e-pełnomocnictwa czy e-płatności. I trzecia kwestia, czy M-Obywatel to też będzie miejsce, w których będzie można prowadzić poprzez tą aplikację na przykład referenda lokalne i jeśli tak, to kiedy? Pan poseł Marek.